Witam Państwa bardzo serdecznie w Bibliotece w Piławie Górnej. Jestem bardzo zadowolony i cieszę się, że na pierwszej imprezie w roku 2016 związanej z literaturą, z poezją, z czytelnictwem w ogóle jest nas dzisiaj tak dużo. Witam bardzo serdecznie naszych gości i głównego gościa pana Krzysztofa Urzędowskiego. Wielkie brawo. Państwa bardzo serdecznie. Witam najlepszych czytelników w roku 2015, których za moment poznamy. Witam Panią Burmistrz Miasta Piława Górna, Panią Zuzanę Bielawską. Witam również Panią Góreż Gabrę, Radną Powiatu Dzierżoniowskiego. Bardzo serdecznie. Są radni nasi miejscy? Chyba nie. No to witam Państwa bardzo serdecznie. Ja powiem, jak będzie wyglądało nasze dzisiejsze spotkanie. To jest tak naprawdę pierwsza impreza w roku 2016, która dzieje się tutaj w bibliotece. Dlatego na początku pozwolimy sobie uhonorować najlepszych czytelników roku 2015 w dwóch kategoriach. W kategorii osób dorosłych i w kategorii dzieci i młodzieży. Mamy tu specjalnie przygotowane certyfikaty, mamy również nagrody. Oczywiście nagrody książkowe dla najlepszych czytelników nie mogły być inne. Zastanawialiśmy się nad pucharami, ale jednak książka jest dla czytelników lepszym prezentem, więc mam nadzieję, że te książki się również Państwu spodobają. Jakby już Państwo przeczytali i nie chcieli dalej z nich korzystać, to oczywiście chętnie przyjmiemy jako dar do biblioteki. A ja powiem Państwu jeszcze tyle, że cały czas trwa akcja Nowość Tygodnia i najnowszą nowością przedwczorajszą, nie wczorajszą, wczorajszą jest powieść, która zdobyła paszport polityki tegoroczny i to jest powieść pana Łukasza Orbitowskiego Inna dusza. Nie wiem, czy wypożyczona, czy już. No to przepraszam, ale na pewno wróci do nas, miejmy nadzieję, więc zapraszam, jak tylko wróci, bo paszport polityki, myślę, że powieść jest ciekawa, ja jeszcze nie czytałem, tylko krótką recenzję, ale też gdzieś się zapiszę na pewno w kolejce, jak Państwo przeczytają, to ja również pozwolę sobie wypożyczyć z naszej biblioteki. I zapraszam do nas Panią Burmistrz, Panią Zuzannę Bielawską. Będziemy wręczać tytuł Czytelnika Roku. Zaczniemy od kategorii dziecięcej. Aha, czyli Pani Liliana Śmidoda. Dobrze, i zaczniemy od... Tak naprawdę w pierwszej teczce, w tej niebieskiej, jest nagroda dla rodzeństwa. I to jest nagroda dla Liliany i dla Daniela Śmidoda. Także wielkie brawa dla Liliany. I Lila wypożyczyła w zeszłym roku 112 książek, a Daniel 113. Tu są wasze ale dyplomy. Mama musiała przeczytać książkę. Tak naprawdę nawet czytelnictwa wyrabia się od najmłodszych lat, więc jak to zacznie się w wieku 7, czy to nawet trochę mniej lat, kiedy uczymy się czytać, to zostaje aż do późnej starości, że nie będzie nas do śmierci. Mam nadzieję, że za chwilę przyjdziecie, to napiszecie wiersze i będziecie mieć też taki piękny wiersz, tak? No, poczekamy na was. W kategorii no już trochę starszych mamy... Jeszcze dziecko, przepraszam. Katarzyna Kipała. Jest z nami Kasia? Jest. Kasia wypożyczyła i przeczytała 103 książki. Mamy dla Kasi też certyfikat. Mamy dla Kasi taki specjalny certyfikat. Kasia, czekaj jeszcze. Ja przysłałem do hotery. Ale jest tam czytelnikiem? Jest. Pod grzechnikiem. Kasia przeczytała 103 książki, także również imponujący wynik. Jest z nami także już prawie dorosła, bo 17-letnia Ola Pieruńska, Aleksandra Pieruńska, która przeczytała w tym roku 98 książek. Tak, to są te dwie brakujące dosetki. Wiem, że Ola lubi czytać fantastykę, serdecznie gratuluję tego wyniku i zachęcam do dalszego czytelnictwa. Taki certyfikat Czytelnik Roku 2015 trafia do tego. Teraz nagrody dla osób dorosłych. Pierwszą nagrodę osobie, która przeczytała najwięcej książek, w zeszłym roku wypożyczyła 196 książek. Jest to pani Kalina Gałązka. Serdecznie gratulujemy. Ja powiem szczerze, że nie pierwszy raz pani Halinka wygrywa w naszej bibliotece, ale się cieszymy i mamy nadzieję, że będzie tak dalej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Cieszymy się z Państwem. A w nagrodę oczywiście coś ciekawego do przeczytania. Proszę bardzo. Tak jest. Dziękuję bardzo. Gratuluję. Tak jest. Całą sytuację robię. Kolejną czytelniczką roku, która otrzymała od nas certyfikat, jest pani Helena Durma, która w zeszłym roku wypożyczyła aż 161 książek. To również dobry... Pani Terezo, gratuluję. Cieszę się, że po raz kolejny mogę Pani wręczyć taki certyfikat. 60 lat należy tutaj do tych stażów. Tak, Pani Katarzyna jest najstarszą czytelniczką. Najdłuższą stażem. Po wieku się nie mówi. Najdłuższą stażem i w nagrodę... 60 lat. W bibliotece. Jest z nami również pani Wacława Sochacka, która w zeszłym roku wydała już tutaj dla dokładności 143 książki. Tutaj jest rodzinne czytanie, bo pani Wacława i córki, i wnuków, wszystkich rozdziela książkami. To mam nadzieję, że każdy osobno nie wie. Tak, tak, gratuluję bardzo serdecznie dla Pani malarstwa. Myślę, że również ciekawa pozycja do przeczytania. Jest mi bardzo przyjemnie i bardzo miło, że Państwo chcą czytać, że Państwo przychodzą do biblioteki. Powiem tak, ostatnio straszono nas tak, że jak są komputery, książki internetowe, to tak naprawdę ludzie przestaną czytać, a tak dobrze wiemy, że jednak nie jest. Tak? Zarówno dzieci z przedszkola, jak i ludzie dorosłych jednak dalej przychodzą do biblioteki, bo jest ta atmosfera. I w sumie atmosfera jest również przez to, że mamy też takie wspaniałe panie bibliotekarki. Dla nich również w tym momencie za pracę i za to, że Państwo w takim dniu jesteście razem z nami, to możemy się cieszyć. Bardzo serdecznie gratulujemy wszystkim nagrodzonym i zachęcamy do aktywnego czytelnictwa w tym roku. Rok się rozpoczął, więc zachęcamy do czytania i jeszcze raz do... Pan Krzysztof Urzędowski jest emerytowanym nauczycielem dzierżoniowskiej radiówki, elektronik, wychowawca od kilku lat, poeta, amator, wolny strzelec. Jak to sobie napisał żona Daria, bardzo serdecznie witamy, nauczycielka gimnazjum. I pan Krzysztof pisze o sobie: mam sporo zainteresowań, wśród nich rolnictwo, myślistwo, śpiewanie w męskim zespole kord. Kocham ludzi i zwierzęta. Wiersze piszę od 2 lat. Wszystko zaczęło się od dopisania dodatkowych zwrotek do piosenek śpiewanych w zespole, a później to już wszystko popłynęło. Moje myśli, przeżycia płynące z serca zacząłem przelewać na papier, aby się nie zgubiły i nie uleciały bezpowrotnie. Lubię recytować wszędzie swoje wiersze. Cieszę się, jeśli ich odbiór jest pozytywny i wywołuje dobry nastrój. Moje małe sukcesy. Występy na 6. i 7. muflonach poetyckich spotkaniach na Wielkiej Sowie z zaproszeniem na kolejne edycje oraz występ na 10. Nocy Poetów w Bielawie jako pan z Piławy Górnej. Mając 60 lat nie mogę spodziewać się już wielkich osiągnięć. No nie wiadomo. Tym bardziej, że piszę amatorsko, od serca. Ale znajomi namawiają mnie, abym upubliczniał swoje wiersze, żeby i inni mogli je przeżywać. W związku z powyższym dzisiejszy wieczór poezji, chociaż jeszcze jest jasno, myślę, że za moment już to będzie prawdziwy wieczór, w bibliotece w Piławie Górnej. Serdecznie zapraszam Panie Krzysztofie do kilku słów o sobie i do prezentacji wierszy, bo po to się tutaj spotkaliśmy. Tutaj sporo Pan dyrektor powiedział. Bardzo się cieszę, że tak liczne tutaj grono, przyjaciele, znajomi, a których jeszcze nie znam, no to dzisiaj się poznamy. Żona Daria. Mieszkamy tutaj w Piławie Górnej już kilkanaście lat. Przyszła również tutaj moja rodzina troszkę dalsza. Siostra cioteczna z mężem też z Piławy tutaj. Miała przyjść jeszcze druga siostra wujeczna. Nie ma. Mnóstwo znajomych z zespołu Ciechowianie. Czechowianki, z zespołu KORD, z zespołu Komodo, z zespołu moje koleżanki z radiówki, koledzy myśliwi i wszyscy tutaj znajomi. Mówię, mam jeszcze na razie tutaj również super niespodziankę, ale o tym później. Moje zaczęło się tak niewinnie. W ogóle to mam sporo różnych zainteresowań i tak jak zacząłem pisać jakieś zwrotki do piosenek, które śpiewamy w zespole, któryś z kolegów powiedział, a napiszę tam byle co, już się uważa za poetę, ja jestem trochę ambitną osobą, no trzeba spróbować, co do tego wyjdzie. No i na razie wielka Państwa nadzieja, a zobaczymy jak to tutaj nam to wszystko się ułoży. A rozpoczęło się od takich piosenek, Białe łabędzie, tam były takie słowa, po fali błękitnej, po fali przejrzystej, łabędzi sznur i płyną daleko jak sosna wysoko, aż do chmur. A gdy je zapytasz, dokąd tak płyną, powiedzą ci, ciekawość to wada, nie pytaj dziewczyno o nic. Dopisałem, to jest jeszcze druga, już nie będę czytał, dopisałem trzecią zwrotkę. Po fali błękitnej, po fali złocistej, łabędzi sznur. I płyną z daleka, jak słońce z wysoka, do twoich stóp. Nie zmarnuj, dziewczyno, swych marzeń z młodzieńczych lat. Odszukaj swą miłość, wtul się w ramiona i masz. Tutaj jedna z piosenek. Jeszcze do drugiej. Złota kareta. Na łące przy gościńcu, którym od lat 10 nikt nie przechodził, pies ani złodziej, pasterz grał na fujarce i jak to zwykle w bajce śnił, że z daleka złocista kareta gościńcem mknie. To się tam jeszcze dalej rozwija, ale już przejdę do tej mojej zwrotki, którą dopisałem. Po wielu gorzkich latach, przeszedłszy kawał świata, wrócił do domu w rodzinne strony. Znów zagrał na fujarce, wierząc, że w każdej bajce jest najważniejsze mieć takie miejsce, gdzie wracać się chce. I koniec jest taki, bo na tym świecie o złotej karecie nie chcę już śnić. A później zaczęły się moje wiersze. Pani Ren to bardzo mnie prosił. Panie Krzysztofie, światło też? O, będzie nas I tu pierwsza, jaki chcę Państwu teraz zaprezentować, to będzie Nostalgia. Drzewa barwne suknie u stóp składają, jeszcze nie nagie, już niestrojne, panny wiotkie i damy nadobne, białą szatą jeszcze nieokryte, ostatnimi liśćmi dostojeństwo swoje zakrywają, stojąc bezszelestnie wzroku gapiów unikają. Wiatr, bezwstydnik, na strzępy ostatnie listowie rozrywa i do tańca szaleńczego wątłe panny i zaszanowane matrony porywa. Matrony ledwo kręgosłupy uchylają, panny przeciwnie, w pierwszym szeregi ochoczo za żywiołem podążają, za dużymi, krzewą, trawą i wszystkim innym udziela się nastrój chocholi i tańczą wespół nie pomni swych stanów, hierarchii i wszelkich ułomności. Wszyscy równi, wyzwoleni, szaleni, zapamiętali w swych prącach dzień z nocą, noc z dniem splatając. I trwałby ten taniec pewnie nieustannie, a tu sroga zima nastanie. Witają się, mroźny pocałunek na pustyni składa, wyciszając emocje, bielą wszystkich otula i każdy w zadumie z nadzieją na wiosnę, swą jesienną, namiętną przygodę przeżywa. Następny wiersz, jaki chcę Państwu zaprezentować, to będą małe tęsknoty. W każdym wieku życia trzeba mieć marzenia, trzeba je realizować, mieć czas dla siebie, na modlitwę, na wypoczynek. Jednym słowem, być czasami sam z sobą. Małe tęsknoty. Gdzieś tam kurtki nieznoszone, kurtki nieprzemoczone, namiot z tropikiem nierozpakowany, plecak wiatrem niewysmagany, ścieżki pełne pozarastane, urokliwe strumyki górskie, mozolnie toczące kamyki niepodziwiane. Historie przez wiekowe dęby opowiadane, niewysłuchane, niezapominajki wabiące swym zapachem, dzikie pszczoły i niebiańskie motyle, zapomniane, maki polne i chabry przydrożne, nawianki dziewczęce, niezerwane, ogniska biesiadne, nierozpalone i policzki przy ogniu niezarumienione. Kiedy wreszcie się odważę i przygodzie powiem, chodźmy razem, na dni kilka się zapomnieć, wziąć menażkę, śpiwór, spodnie, namiot, bluzy i skarpety, zrzucić kapcie, włożyć buty, wyjść przed siebie, tak bez celu, idąc marzyć o przygodzie i wsłuchiwać się w przyrodzie. Nie iść szlakiem deptanym, lecz ścieżyną urokliwą. Dojrzeć małe, to jest sztuka. Zdobyć górkę, przejść strumyczek, rozbić nami, wziąć kamyczek. I usłyszeć ongi znane, dziś już prawie zapomniane. Śpiewy ptaków, rechot żab, szum strumyka, szelest traw. Spojrzeć w niebo rozgwieżdżone, dojrzeć gwiazdy dziś zrodzone i zapytać się księżyca, czy się nimi też zachwyca. To były małe tęsknoty. Teraz chcę opowiedzieć Państwu o wierszu, który przyśnił mi się 15 sierpnia na niebowstąpienie Matki Boskiej, prawda? Dosyć długi wiersz, tak mi łatwo było go pisać, że w 2 godziny chyba go napisałem. Przy księdzu proboszczu może trochę ciężko będzie, ale odważyć, Myśl niesforna przyleciała do mnie dziś z samego rana, myśl czasem i przestrzenią bardzo zszargana. Myśl niesforna, oderwana od reszty myśli mojego ciała, powróciła do mnie po półwieczu, już dawno przeze mnie zapomniana. Staruszka siwula, podróżą po wszechświecie męczona, tak do mnie rzeczy. Jest we wszechświecie cywilizacji wiele. Jedne się rodzą, drugie kwitną, a inne w pył swój byt niweczą. Wszystkie stworzone ręką jednego Boga. Wszystkie do siebie podobne, jak dwie krople wodne. Na jednych jeszcze dinozaury żyją. Tam ludzkość, tchniona Słowem Bożym, za miliony lat ożyje. Na innych, jak u nas, pokój i wojny. Miłość i nienawiść. Te cywilizacje się chwieją. Jedne przetrwają, gdy miłość zwycięży. Drugie w nicość się przemienią, stając się tyłem na niebiosów skłonie. Nieliczne od stworzenia w pokoju miłości przetrwały. Tam raj panuje. Tam Pan Bóg codziennie z ludźmi wieczerzą szybko. Jak prędko przez stworza przymierzałaś? Ona szepcze. Weź prędkość światła i podnieś do potęgi nieskończoność -1. Tylko myśl boska jest doskonała. A przestrzeń? Co z przestrzenią? Kres przestrzeni nie istnieje. Nigdy nie miała początku i końca nie będzie. A tworzenie światów, rzecz skończona. Pan Bóg się nie leni, coraz nowe światy tworzy. Jak daleko od nas pierwsi ludzie żyją? Odpowiedzi już nie słyszę. Widula zasnęła wielce zmęczona. Czy wierzyć jednej myśli? Niech każdy sam osądzi. Ale gdyby to prawda nie była, czemu przez półwiecze we wszechświecie by krążyła i na starość do domu swojego powróciła? Państwu przedstawić. Myśl jego narodziła się w Italii 21 września 2014 roku, gdzie to byłem tu z pielgrzymką piławską na pielgrzymce. Tu wiersza jest taka ziemia. Tam, gdzie oleandry jesienią, kwieciem drogi przeozdabiają, a na stokach gaje oliwne krajobraz zielenią malują, winnicy najprzedniejsze wina wytwarzają, gdzie w trudzie, znoju i w pocie czoła, z kręgosłupami włók wygiętymi, pokorni Stwórcy wydzielają szale ziemi i słońcu łaskowym, skarby ziemi w kulach rodzącej. Tam święci Antoni, Franciszek i ojciec Pio ze Stwórcą rozmawiają, upraszając łask, sami za nasze bezeceństwa woli Boga się oddają. Draska. Drwa narąbane, palenisko przygotowane, nektar z miliona kwiatów wśród leśnych dziewiczek łąko poranku zebrany, cudo stoły jadłem rozmaitym pozostawiane, a od ich mnogości blaty i nogi powyginane. Zdawałoby się dom dostatni, gospodarze zaradni, tylko draska zamokła i w żaden sposób ognia rozpalić nie można. Tu ten wiersz się kończy, ale że ja jestem nauczycielem i lubię coś sobie dopowiedzieć. To jest druga część do pisania. Dbajcie więc wszyscy w sobie zakochani, nie zmoczcie draski, od której ogień iskrą Bożą codziennie jest wzniecany. Niech w sercach małżonku żar, jak rozpalona lawa, z głębi wulkanu na powierzchnię wypływa. Niech nigdy nie zabraknie uczucia, by miłość, choćby na zimnym kamieniu i w bólach, ale z nadzieją, że jest jedyna, codziennie się rodziła. Będzie wiersz pod tytułem Nadzieja. Chciałem, żeby to był dialog, ale może lepiej będzie. Ja się bałam, że zepsuję. Już kiedyś robiłem z panią Ulona, ale niech to dzisiaj będzie. Ale może Krzysztof, panie Krzysztof jest Ulą. Może Ula będzie. Ona też poetka. Nadzieja. Jutro będzie lepszy dzień. Bo jutro nie ma historii. Jutro może być raj. Dzisiaj jest jak jest. Ale czy można zapobiec, żeby wczoraj się nie wydarzyło? Kto w partyturę złe nuty włożył? Kto piękny koncert tak upokorzył? Jak wybrzmieć akordy niezabrane? Jak wymazać z pamięci te zafałszowane? Czy przerwać koncert i rozejść się do domów? Czy antrakt wydłużyć i nuty ułożyć? Los wskaże rozwiązanie. Tymczasem musimy żyć dalej, kochani. Może się jeszcze wydarzy, gdy czas złe dźwięki z filharmonii pochwyci, dokończyć koncert, który muzyków i słuchaczy swym wykonaniem zachwyci. przyszłaś do mnie niespodzianie, w przebraniu, wejściem od zaplecza. Nie wiem, czy na pewno chciałaś do mnie przyjść, czy w drodze obłądziłaś. Jeszcze się mnie przyglądasz. Nie wiesz, czy chcesz ze mną być, żyć. Czy znajdziesz klucze do bram serca mego? Czy zdołaś je otworzyć, gdy ono wiecznie w pomroku na prowincji żyło? Kim jesteś? Odrzucam cię i znowu myślę o tobie. Boję się, że mnie całego pochłoniesz, zniewolisz. Nie wiem, czy chcę żyć z tobą, ale bez ciebie dzień i noc i życie jest tylko szare poezją. Ten wiersz, który teraz będę Państwu przedstawił, Miłość, napisałem dla moich Państwa dyrektorów emerytowanych, Państwa Siłkowskich z Dzierżoniowa, z Radziówki, wieloletnich dyrektorów. On był dyrektorem. Pani Siłkowska uczelnią chemii. Mają powyżej 80 lat. Chyba w przyszłym roku będą obchodzić 60. rocznicę małżeństwa. I taki wiersz powstał na ich cześć. Chociaż wiekowi i porany ich ciała i pola jesienne, to ich miłość wciąż jest młodzieńcza, wciąż zapatrzona w siebie. I czas się zatrzyma i sam już nie wie, czy lat mają po 100, czy po 21. Bo ich miłość powsze czasy wciąż jest pierwsza. Wciąż dla nich najważniejsza. Taki krótki wiersz o oczach żony. Oczy. Burzy się morze, pręży ocean, a głębia ich toni ledwo powierzchni tych oczu sięga. Słońce maluje cudowne obłoki na niebie, lecz gdy spojrzy w te oczy, wciąż jest niezadowolone z siebie. Miałem to szczęście, że cię spotkałem, to w twoich oczach piękno wszechświata ujrzałem. Dziękuję. Brawo, Krzysiu! Teraz będzie wiersz, czy waży, czy go przedstawić. Napisałem go o kwiecie, o róży. Ale zdarzyło się, że, tak jak Państwu mówiłem, recytowałem różnym osobom te swoje wiersze. Jedna z Pań powiedziała, Nie patrz się na mnie, bo się krępuję, ale mów ten wiersz. Odwróć się do mnie. Kończę, że był o tym oto kwiecie. Róża. Różyczka. Jak bardzo mnie wyróżniłaś, kiedy swój kielich dla mnie otworzyłaś. Bukiet Twych wonności do dziś mnie oszałamia, a kropla Twojego nektaru na wieki pragnienie moje zaspokania. Nic już nie pragnę, niczego nie pożądam, pogrążony w letargu Twoje wdzięki z rozkoszą oglądam. Teraz będzie wiersz pod tytułem Jerzyna. Mamy taki duży krzew Jerzyny, obrósł on huśtawkę naszą drewnianą. No i on sobie nie może tak normalnie rosnąć, tylko trzeba go na papier płatycko jakoś przelać. Nieszczęsna Jerzyna. Jerzyno, Ty, która stoisz rozpromieniona, samotna w opuszczonym ogrodzie, Tyś kolce pogubiła, by zwabić weń swymi dojrzałymi jagodami młodzieńca, u którego byś namiętne pragnienia obudziła. Muzyką dla schadzki będzie pieśń lotu trzmiela, a słodyczą dla uszu koncert symfoniczny miodnych pszczół, piękniejszy od wirtuozowskich dźwięków skrzypiec. Obrósłszy drewnianą huśtawkę szczelnie dookoła, dajesz cień i półmrok i ochłodę dla czoła. Dajesz też wodę dla fantazji, bo od smaku soczystych jagód spragnione usta się rozwarły. I spływa sok rubinowy na rozpalone, nabrzmiałe usta, naprężone struny, smukłe uda i kolana, podążając zmysłami za stróżką życiodajnego nektaru, na wieki będziesz z nim związana. W ogrodzie. Choć piękna i kształtna, o ogród swój dbała, nikomu nie doglądać nie pozwalała. Pieliła rabaty, chwasty wyrywała, poranną rosą konwie napełniała. Do płatków róż, całując, cichutko szeptała. Jakiegoż to ja chłopca dostanę? Czy będę go kochała? Już maliny dojrzały w moim ogrodzie, soczyste, pachnące, a ja nie mam komu ich zerwać, chociaż tak rozgrzane w słońcu. Chociaż rosą je podlewam codziennie obficie, to czas na nim, by je spożyć, by nie zeschły w niebycie. Teraz będzie wiersz o innej tematyce, który wiersza Wyznanie. Strasznie nie lubię, nienawidzę osób pijących, a tak kogoś się dosyć często spotyka. Wtedy cierpią całe rodziny tych osób. Łeb mi pęka, wczoraj chlałem. Znów słowa nie dotrzymałem. Jak ja w oczy spojrzę żonie, co ja teraz dzieciom powiem? Kac zatraca życie moje. Jakie wizje w nocy miałem, w jakich portach przebywałem, ile mewek wybudziłem, jaki ważny znowu byłem. Jak ty, żono, sobie radzisz? Czemu jeszcze mną nie gardzisz? Prąd odcięty, wody nie ma, a ty w ciszy mnie opierasz. Dzieci uczysz ojca kochać, lecz ja widzę strach w ich oczach. Nie pamiętam ich uścisków, pocałunków. Nie pamiętam, jak mówiły: mój tatulku. Tak, jestem alkoholikiem. Dziękuję. To ostatnie zdanie. Tak, jestem alkoholikiem. Przyznanie się do swojej słabości być może będzie pierwszym krokiem do otrzeźwienia, do ratunku, do zajęcia się sprawą życia. Gdy odchodzą ludzie, a zostają już tylko same zwierzęta, one bardzo cierpią. Jest na naszej ulicy taki samotny pies. Owszem, dostaje tam jedzenie komuś, ale nie ma tej miłości. Tytuł Atos, tytuł Przemijanie. Czekasz, szczekasz i wyjesz, przyjacielu, do księżyca, ludzi i do Boga nieśmiertelnego. Nieświadomy tego, że już nigdy nie ujrzysz Pana swojego. Gdybyś umiał nie kochać, nie cierpiałbyś teraz. Będzie wiersz, który powstał w Niemczech, w Turingii, w miejscowości Menterode, gdzie go na emeryturze dorabiałem jeszcze w szkole w Bielawie i pojechałem tam z delegacją, z młodzieżą na praktykę, nie znając języka, jakieś tu były eksperymentalne zajęcia. Ja byłem opiekunem. Tamten opiekun gdzieś zupełnie na boczu próbował się młodzieżą zajmować jakiś tam, nawet nie mistrz, majster. Wtedy miałem mnóstwo takiego żalu. To nie było tak, jak ja chcę, żeby było profesjonalne. To było takie podłoże. Ale coś troszkę innego się urodziło. Po cóż ci było? Po cóż ci było poezję budzić, magiczne słowa światu wyjawiać? Po cóż drzewa uczłowieczać, kamieniom w usta języki wkładać, ruczajem traktaty filozoficzne powierzać, różom kochanie, liliom niewinność, gwiazdom marzenia, chmurom niedorzeczność przypisywać. I tak wyliczać mogłabym bez końca. Powiedz, dlaczego masz serce małego chłopca? Czy nie mogłeś jak inni pługiem ziemię orać, siać, kosić i chleb powszedni na wieczorny stół przynosić? W bajki wierzysz, legendy opowiadasz, wszystkich kochasz, każdemu pomagasz. Razy ile chcesz się jeszcze przekonać, że wierzyć możesz tylko w moje słowa? Ja jestem twoją Kaliopę Greczynką, słodkoustą, gorącą, jedyną do głębi poznaną przez ciebie prawdziwą dziewczyną. Rzymianką, gladiatorką dla tych, którzy skrzywdzić cię się ważą. Szanuj mnie karną za suknią schowaną. Krzycz, wytykaj, nawracaj, dokazuj. Szukaj burz i buduj raz jeszcze prawdy zapomniane. Myślisz, że przez kogoś będą jeszcze wysłuchane? Niespodzianka, co to będzie za wiersz? Muszę założyć okulary. Zapalić światło. Nie, nie. Jest już dobrze. To nie wina światła. Miłość swe kolory zna. Nie będę mówił o miłości, bo miłość jak obłok. Co chwilę swe kształty zmienia. Nie wiem dlaczego i za jaką przyczyną. Raz jest barwna, soczysta, innym razem niewidoczna, przeźroczysta. Raz wydaje ci się, że ją pochwycisz w ramiona. Znasz ją na wskroś, a zaraz ci w kolory ubiera się zimna. Co inne ją bawi, co inne zachwyca. Lekki podmuch ciepła od ciebie odwraca swego ulica. Pochmurne, ociężałe kształty przeistacza w zwiewne, mgielne tamecznice. Owszem, możesz się podziwiać, nagradzać, wzdychać, ale nie możesz jej... Lecz nie możesz jej dotknąć, zniewolić, zatrzymać. To znowu się zmieni i znów jej nie poznasz. Czy ona to ta twoja wymarzona, czy na powrót w błękitnych obłokach zatracona? Rozmarzyła się piękna lilijka, gdy z mieczykiem purpurowym po nocnych ogrodach błądziła. Nieporadnie po omacku stąpała i pieśni pierwsze dla dnia tajemne w zachwycie śpiewała. Jakże jej biel nad inne się bieliła, a czerwień jego purpurowiała. Kto się przyjrzy, ten dojrzy ślad nocnej weseli, małą skazą na płatkach śnieżnej bieli. O czym myśli po nocach zadumana lilijka? prędzej Mona Lisa przemówi z obrazu, skąd u niej uśmiech tajemny, nim dowiesz się od Lili, skąd połysk różu na jej płankach bieli. Teraz mam dla Państwa super niespodziankę. Szczupłe ciało, ogrom emocji i wrażliwości. Motto życiowe to słowa Marii Dąbrowskiej. Myślę, czuję, przeżywam, tworzę, więc jestem. Poetka, malarka, plastyczka. Życie potwierdza, że człowiek, który ma jakieś pasje, ma dokąd uciec przed szarością codziennych spraw. Ma trochę świata na własność. Laureatka konkursu Mistrzyni Sztuki Słowa, zorganizowanego przez Stowarzyszenie Polska, Polka International we Wrocławiu. Wyda tom wierszy nie tylko dla dzieci. W pałacowych zaułkach niejedna mieszka muza. Proszę Państwa, chcę Państwu przedstawić Panią Felicję Wołyńską, poetkę z Kamienia Wołyńskiego. Niezmiernie miło, bo Pani Felicja pozwoliła mi mieć do siebie kolegę. I bardzo proszę teraz o kilka słów, wiersze jakiś Pan powie. Dziękuję. Ta prośba to jest zaszczytem. Uprzedzony, że to zaszczyt jest. Kłaniam się Państwu i bardzo serdecznie dziękuję Panu za to zaproszenie na ten debiut, jest to najważniejsza chwila w naszej twórczości. I chciałabym przywitać się z Panią tą różą i przywitać się z Panią. A ta róża jest też niespodzianką, ale już potem. Proszę Państwa, mam dzisiaj zaszczyt, już mówiłam zaszczyt. Proszę trochę głośniej. Właśnie, to jest to, że jestem po zapaleniu krtani i nijak nie mogę wydobyć większych akcentów głosu, ale spróbuję. Spróbuję. Proszę Państwa, każdy z nas miewa takie noce, kiedy sen nie przychodzi. I możemy zaklinać, możemy nie wiadomo co robić, chcielibyśmy uśpić i siebie, i wszystko wokół. I tak właśnie zrodził się ten utwór, który powiem jako pierwszy. Takie sobie myśli. Uśpijmy swe marzenia. Wszak spełniło się wszystko, co miało się spełnić, albo co mogło się spełnić. Uśpijmy też niepokój, który męczy z byle powodu i nie da się go ukryć, nie da się go ukryć w żadnym schowku. Uśpijmy też, a może i westchnienia uśpijmy. Niech przestaną się czaić w samotnych seansach myśli. A może i nadzieję uśpijmy, nadzieję na to, że upragnione oczekiwania trafią jednak kiedyś pod nasz adres. Niestety różnie to bywa. Uśpijmy dotyk weny. Po co nam słowo? O nie! Wena jest nieśmiertelna i niezniszczalna. Kokietuję i nakazuje nam, ażeby nie oddalać od siebie niczego, bowiem wszystko, i nie oddalać siebie od siebie, bowiem wszystko, co człowiecze, ma swój sens w trwaniu. Od razu zanotować, ale nie ma nic do pisania wtedy. Drugi utwór jest, właściwie tutaj nie wiem, na ile mam pozwolenie. Dobra, mamy czas. Tuż przed nami jest Dzień Kobiet. I przygotowałam dedykację. To, co jest to humorystyczne, jest to satyryczne. I tutaj uśmiechnę się do księdza proboszcza, bo troszkę frywolne, ale mi wybaczy. Może. Jest to dedykacja dla kobiet, ale nie tylko. Dla panów, którzy są najważniejsi w naszym życiu. Cały świat. Cały i więcej nawet. Tytuł: Kobieto puchumarny. Kobieto puchumarny, ty wietrzna istoto. Tymi słowy mistrz Adam malował poetycko portrety kobiety. Czymże pani Mickiewiczu, czymże się naraziły damy na tak złą opinię, że zmienne to normalne, że nie zawsze gorące to normalne. Wiesz, sławny poeto, spójrzmy dziś obiektywnie. Kochały cię niewiasty, szalenie i serdecznie, lecz niestety nie wiecznie. Ty też miałeś dar wiele, do każdej z nich wzdychałeś, mój cudny aniele. I tak nie jeden anioł przeszedł cię przez życie. Został w poezji anioła ślad, o zgrozo w marnym puchu. Czas już wybaczyć poecie ślady na damskim portrecie. To normalne od zawsze, że kobieta ma wszystko. Bank czułości i chłodu, beczki dziegciu i miodu, i nienawistne żądze, i chytrość na pieniądze, piękno i dobro wszelkie, i wspaniałości wielkie, lecz nie zdradza nas powiedzi, co w niej tak naprawdę siedzi. Ponad wieki, ponad czas chce mężczyzny każda z nas i wciąż kusi jak Ewa, niekoniecznie jabłkiem z drzewa. Dla dzieciaków nie było dzisiaj wiersza, a ja piszę dużo dla dzieci, a tu nie wydałam wierszy nie tylko dla dzieci. Czy pozwolicie, że ja dla was powiem dziś teraz wiersz? Pewnie, że tak. Państwo też przypomną sobie z dzieciństwa taki wierszyczek o Biedroneczce, co tam leci do nieba. Proszę powiedzieć to. Jeszcze raz. I to jak ten jeszcze raz, to będzie początek mojego wiersza, ja już potem będę... Proszę. Biedronko, Biedronko, wróć do nieba, przynieś mi kawałek chleba. Nie polecę. A dlaczego? Bo nie lubię pieczonego. Biedroneczko, tak cię proszę, dam ci za to 4 grosze, 2 cukierki i batonczyk. O nie, nie polecę ja do nieba, nie przekupisz mnie niczym, bo ja nie lubię słodyczy. A poza tym chleba w sklepie pełne półki, obok niego pyszne bułki. No tam smakowite i tak dalej, zjesz z apetytem, zapomniałam w tej chwili. Weź w te swoje swoim 4 grosze, kupisz chlebek, włożysz w koszyk i zaniesiesz go do domu. Tylko nie zjedz po kryjomu. Powiedz rodzinie, że właśnie Biedronka przyniosła im z nieba najpyszniejsze bochny chleba.